Warszawa Zachodnia aktualnie przechodzi przebudowę, natomiast tylko i wyłącznie część kolejowa. A co z częścią autobusową Dworca Zachodniego? O tym również w tym filmie. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, Czesiczem Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Warszawy Zachodniej, czyli z warszawskiej średnicy 2050. Jaka będzie nowa zachodnia? Ano zupełnie inna niż teraz w trakcie przebudowy. Wszystkie perony będą pod jednym wielkim dachem. Peron 9 będzie odsunięty, ale będzie do niego dojście bezpośrednio z przejścia podziemnego. Tak samo peron 9 będzie mieć swój własny dach, który już się tam znajduje. Na każdy peron wjedziemy zarówno schodami ruchomymi, jak i windą. Na perony podmiejskie będą dodatkowe ciągi z schodami ruchomymi, aby można było na spokojnie wejść z przejścia podziemnego. Na dole, na minus 2, będą jeździć tramwaje, będzie nowa część hali dworcowej, nowy budynek od zarządzania całością. W skrócie duże nowości, a na całym dachu będą panele fotowoltaiczne. Wtedy się same odśnieżają. O tym mówiłem już nie jeden raz i to wszystko możecie zobaczyć na moim kanale, ale dzisiaj nie o tym. A dzisiaj o tym, jak wygląda aktualnie przebudowa. No i zetknijmy sobie najpierw od linii średnicowej, bo tutaj trochę rzeczy się dzieje. Po pierwsze, co widzicie w tym miejscu, to jest wbudowany łącznik pomiędzy dwoma torami linii średnicowej dalekobieżnej. Tutaj te dwa tory będą połączone właśnie takim łącznikiem, dzięki czemu w przyszłości, jak będziesz przebudowała samej średnicy, będzie możliwość utrzymania chociaż jakiegoś ruchu, nawet jednokierunkowego, wahadłowego do Warszawy Centralnej. Takie są założenia, jak ostatecznie wyjdzie, no tego oczywiście nie wiemy, ale tutaj faktycznie teraz powstaje właśnie ten łącznik i też dzięki temu będzie lepsza możliwość manewrowania pociągami i wjeżdżania poszczególne tory podczas samej przebudowy zachodniej, czy później podczas już użytkowania samej stacji, więc ten łącznik tutaj zostaje na stałe. No i on tutaj powstaje, a tam dalej całe nowe torowisko. Przy okazji, jeżeli słyszycie, że ja tutaj trochę mocniej, głośno oddycham, dlatego że mam problem dzisiaj z oddychaniem od paru dni i jednak chciałem dla Was nagrać ten film, więc taka drobna dygresja. Ale wracamy już bezpośrednio do odcinka. Czyli tutaj mamy halę dworcową przy ulicy Tunelowej. Od drugiej strony w końcu będzie jakiś duży budynek dworcowy i tak to właśnie będzie wyglądać. Nowy budynek właśnie ma już zamontowany dach, co jeszcze było montowane w ostatnim czasie, a sama część na dole, która się tutaj znajduje, no jak widzicie, ma też podtrzymanie całej konstrukcji w podobny kształt jak sam dach na peronach, czyli w kształcie litery V. Wejście do hali dworcowej będzie za pomocą oczywiście drzwi automatycznych, będą zjazdy i wjazdy schodami ruchomymi, windy i zwykłe schody, podobnie jak po drugiej stronie przy West Station. Tutaj mamy widok na tunel tramwajowy, który się znajduje na minus 2, z którym ostatnio są jakieś dosyć duże problemy. Natomiast tutaj możemy zobaczyć jeszcze po drugiej stronie ulicy Tunelowej, teraz po lewej stronie, wyjścia z przejścia podziemnego. Tutaj już zaczęły się pojawiać te daszki małe. One będą wyglądać dokładnie tak samo jak te, które już są zamontowane w peronie 9 w kierunku Alei Izyńskich, do których za chwilę dolecimy. Tymczasem tutaj nad przejściem podziemnym możemy zobaczyć, że są już montowane wszelkiego rodzaju izolacje, maty i tak dalej, dzięki czemu całość będzie podatna, znaczy odporna na jakiekolwiek warunki technologiczne i atmosferyczne, które mogą działać od góry na całą część konstrukcji, która się tutaj znajduje na poziomie minus 1 i minus 2, bo mniej więcej w tym miejscu kończy się część tunelu tramwajowego, który w przyszłości będzie wykorzystywany. O tunelu tramwajowym nie będę mówić dużo w tym odcinku, bo o tym mówię w odcinku, kiedy jestem na placu budowy, a ostatnio tego nie robię, bo mamy problemy techniczne. Jeżeli chodzi o mój aparat oczywiście, nie jeżeli chodzi o kontakt z wykonawcą, bo od wykonawcy mam też parę ciekawostek. Ale o nich później, bo to są oczywiście terminy oddania poszczególnych torów, oddania do użytku peronów, czy informacje z zewnątrz na temat PKS-u. Ale zanim dojdziemy do tego, to zerknijmy sobie właśnie na te nowe perony. Ale najpierw do tego przylećmy sobie z lotu ptaka nad całym nowym przejściem podziemnym. Bezpośrednio od peronu 9 do peronu 1 i do hali dworcowej, która się znajduje już aktualnie przy Alejach Jozoimskich.
Warto też tutaj powiedzieć, że sama część West Station, którą tutaj nazywam, czyli ten hala dwutasowa przy Alejach Zimskich, nie jest taka stara. To znaczy, nie było tam wcześniej takiego takowego wyjścia, ono powstało ledwo w 2015 roku. To naprawdę nie jest dużo czasu wstecz, a wcześniej tam nie było właściwie nic. Były tylko i wyłącznie przejścia podziemne do dworca autobusowego, no i na drugą stronę oczywiście Alei Zimskich. Tu widzicie konstrukcję nowego dachu nad dwoma nowymi panelami i mniej więcej widać, gdzie będą zamontowane panele fotowoltaiczne. Tu się mnie pytacie cały czas o ten budynek, który się znajduje właśnie na tym peronie. Na końcu peronu 5. Ten budynek pozostaje, on jest w ewidencji jej zabytków i on tutaj będzie wyremontowany, z tego co pamiętam. Więc spokojnie, on tutaj pozostanie i będzie w tym miejscu. Ale już sobie zetknijmy dokładnie na perony 5 i 4, bo one powstają, peron 3 będzie powstawać później. Przy peronie 3 widzimy tylko mały fragment daszku, który będzie w przyszłości wybudowany i połączony z tym wielkim dachem. I tu możemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. To znaczy, nie wszędzie widzimy już nowe perony, one tutaj dopiero powstają. Ale przejście podziemne jest całkowicie wbudowane i na nim właśnie jest zamontowana cała nowa konstrukcja nowego dachu. W zależności od miejsca to są albo podpory w kształcie Y, albo podpory w kształcie X, bezpośrednio przy zejściach do przejścia podziemnego. Same wykorzystywanie przejścia podziemnego będzie dopiero, kiedy będzie w całości to możliwe i oddane do użytku, więc poczekamy mniej więcej na koniec budowy. Tutaj, jak widzicie, w fragmentach już nowe perony faktycznie są, ale za chwilę wlecimy bezpośrednio pod dach i zobaczycie, jak to wygląda. Tu przy okazji mieliśmy agresywny atak ptaka na drona. To jest dosyć częste, jak latam na różnych placach budowy, a na zachodniej wyjątkowo częściej te ptaki są zainteresowane dronami. Ale dobrze, patrzmy sobie tutaj jeszcze dalej na tą drugą stronę. Tu widzimy też, że bezpośrednio, że te perony będą jeszcze wysunięte poza tą samą konstrukcję dachu, bo perony są dłuższe. To znaczy, perony mają taką samą długość jak przed przebudową i dokładnie w tym samym miejscu się znajdują. Tu się właściwie nic nie zmieniło poza peronem 8, który powstał od nowa. I tak to mniej więcej wygląda. A tam dalej widzieliśmy Prymas Tysiąclecia. Tutaj jest oczywiście w tunelu i tam się znajduje i jest schowana. Po lewej stronie możecie zobaczyć fragment nowego peronu bezpośrednio 5. Peron czwarty będzie trochę tutaj też wydłużony, ale jeszcze nie widzimy samej konstrukcji, bo dopiero powstaje, jest wyrównywany teren, a na górze jest już montowany dach całkowicie. Cała nowa konstrukcja metalowa, blachowa jest w tych miejscach. Panele fotowoltaiczne, te przezroczyste, które są też samoświeżające, już są montowane. Chodzi mi oczywiście o te części szklane, które wystają do góry. Ale dobrze, zobaczmy, jak to wygląda wszystko oczywiście od dołu, bo to też jest ciekawostka. A udało mi się wlecieć oczywiście w porozumienie z wykonawcą i mogliśmy zobaczyć, jak to wszystko wygląda z trochę wyższej perspektywy, a jednocześnie spod dachu. Tak wyglądają nowe perony i cała nowa zachodnia. Nie muszę wam chyba dużo mówić, że wygląda to dosyć podobnie jak na wizualizacjach. Tak wyglądają dokładnie wizualizacje, które były pokazane przed budową, a tak wygląda ta część na dole. Dosyć porównywalnie, żebym to powiedział. I za chwilę to zobaczycie jeszcze od drugiej strony. Tu przy okazji widać dokładnie przejście podziemne, gdzie się zaczyna i gdzie się zaczyna ta większa, szersza część na zejście do dołu. Przejdźmy sobie jeszcze z drugiej perspektywy, gdybyście mogli trochę lepiej zobaczyć nowe perony. Po prawej stronie peron 5, na wprost peron 4. Widzimy dokładnie, że płyta peronowa powoli się pojawia. Elki, tam gdzie jest dach, już są zamontowane, w innych miejscach jeszcze są ustawiane. Tutaj widzimy też bezpośrednio stoliczki, ławeczki i inne miejsca, gdzie będzie można spokojnie się tutaj przycupnąć i schować się też przed wiatrem. Sama sieć trakcyjna będzie rozwieszona i zamontowana od słupów sieci trakcyjnej, które są, jak widzicie, od góry, co jest dosyć nietypowe jak na polskie kolejnictwo. No i dalej widzimy samą część przejścia podziemnego. To jest to miejsce, gdzie się nagle zaczyna na całej powierzchni ta biała płyta betonowa. Tam na dole jest wykopywane jeszcze przejście podziemne i później będzie wykopywany sam tunel tramwajowy. I doskonale widzicie tutaj słupy w kształcie Y-ów i w kształcie X-ów, które się trochę dalej znajdują, więc trochę w sumie są mniej widoczne. A tu dalej widzimy kolejne bezpośrednie perony 6, 7 i 8, które są już aktualnie funkcjonalne. No, co prawda z peronu 8 trochę mniej, on korzysta z pociągów aktualnie, ale są. I tak to wygląda. Nie będę ukrywać, że takiego widoku spodziewałem się po zachodniej, ale chyba tylko w snach, bo jednak wiecie, jak to jest z wizualizacjami. One zawsze wyglądają dużo lepiej niż faktycznie oryginalny produkt końcowy. No a tutaj to wyszło całkiem nieźle. Dajcie znać, co o tym sądzicie, jak to wyszło finalnie. A teraz czas na Królestwo Czasu. Dobrze opisana ta reklama, jeżeli chodzi o budynek, na którym się znajduje. PKS Warszawa zarządza budynkiem dworca autobusowego Warszawa Zachodnia, który się w tym miejscu znajduje.
Sama część dworcowa znajduje się w budynku, obok jest hostel zachodni z częścią hotelową i po drugiej stronie, jak teraz patrzymy na budynek, jest część bezpośrednio dla pasażerów. No i nie będziemy ukrywać, że ten budynek nie wygląda tak jak powinien, jeżeli chodzi o nową zachodnią. I na szczęście PKS to wie i chciałby coś z tym fantem zrobić, żeby ten budynek został wyburzony, a powstał nowy. Ale najpierw powstanie nowy, a później będzie wyburzony stary, bo nowy budynek ma powstać bezpośrednio na tym parkingu po prawej stronie. Jak to będzie wyglądać? Już mówię bezpośrednio, na jakim etapie aktualnie jest projektowania i na czym teraz ten dworzec stoi. W imieniu spółki PKS Polonus uprzejmie informujemy, iż obecnie czekamy na decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa budynku dworcowo-hotelowego z funkcją handlową na terenie działki bezpośrednio tej wymienionej właśnie. Wnioski w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy od sierpnia 2022 po odmowie wszczęcia postępowania ponownie jest przedmiotem rozpatrywania w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy zlecimy opracowanie projektu budowlanego. No i tak to wygląda. Tak macie wizualizację, jak to może wyglądać, ale wszystko jeszcze się rozchodzi, bo oczywiście o to, jakie dostaną pozwolenia. Jak będziemy wiedzieć, jakie będą pozwolenia, oni będą mogli przystąpić bezpośrednio do samego projektowania. Planowana budowa była na razie na lata 2024-2026, jednakże mamy 2023 i cały czas nie ma bezpośrednio wszystkich pozwoleń i nie mamy nawet informacji, jak to może wyglądać i nie rozpoczęło się samo projektowanie, które raczej będzie trwać mniej więcej co najmniej rok, więc no jakby to powiedzieć, jeszcze chwilę poczekamy na ten nowy budynek dworcowy. Jeszcze oczywiście trzeba poczekać na to, żeby były środki finansowe, których aktualnie raczej PKS Warszawa nie posiada. Sam budynek na razie według wstępnych koncepcji będzie mieć dwa poziomy w dół z częścią i handlową, i dworcową, i 10 poziomów do góry, z czego bezpośrednio od poziomu, jak dobrze pamiętam, do drugiego wzwyż będzie część hotelowa. No i najważniejsze, najpierw powstaną nowe, a później będzie wyburzony cały stary kompleks. Tak wygląda cała przebudowa Warszawy Zachodniej. A jak z tymi oddawaniami bezpośrednio nowych peronów do użytku? Już wam mówię. Spytałem się bezpośrednio chwilę przed nagraniem tego filmu wykonawcy, jak wyglądają terminy. No i peron 4 i 5 mają zostać oddane do użytku 2 września. Co oznacza, że jeszcze chwilę poczekamy i wakacje będą całkowicie jeszcze bez tych peronów. Natomiast idziemy dalej, nie oszczędzajmy się, bo będzie zamknięta linia średnicowa. A wraz z zamknięciem linii średnicowej będą oddane 3 nowe tory, 1C, 2G i 6B. Co ważne, te tory i linia średnicowa podmiejska będą zamknięte już od 25 czerwca i będą zamknięte mniej więcej na cały okres wakacji. Także wakacje zachodnią będą dosyć ciekawe, bo dużo się tu będzie działo, ale spokojnie, więcej otwarć nowych torów będzie też jeszcze w lipcu. Ale o tym w kolejnym materiale na moim kanale z tej przebudowy. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam was do wspierania, wchodzenia na moje grupy na Facebooku, serwera na Discordzie, do tego wszystkiego macie linki w opisie. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film z Warszawy Zachodniej będzie niedługo, bo pierwszego w Dzień Dziecka powinien się pojawić. I wtedy wam trochę opowiadam o torowisku zachodnim, bo tam też trochę się dzieje ciekawych rzeczy i też niedługo będą oddania do użytku poszczególnych torów. Ale o tym wszystkim już bezpośrednio, jak się dobrze uda właśnie 1 czerwca. Mówię jak się dobrze uda, bo jak słyszeliście, ja mam problemy teraz z nagrywaniem, jeżeli chodzi o mój głos bezpośrednio. Mam problemy z oddychaniem, bo no wiecie, pyłki, a ja jestem pyłkowcem, więc jakby choruję sobie teraz, a dosyć dużo tego jest stężenie w okolicy, tu gdzie akurat pracuję, więc tak to wygląda. Mam nadzieję też, że cała perkusja, która się znajduje w pomieszczeniu obok, wam nie przeszkadzała w oglądaniu tego całego filmu. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale i jutro w 50. odcinku z Mazowieckich Inwestycji. Cześć!